Czy zauważyłeś, że zaledwie tydzień temu, kiedy cena bitcoina zaliczała poziomy w okolicach 48 000 dolarów, nie brakowało prognoz, które sugerowały, że zjeżdżamy na 40 000 dolarów i niżej. W momencie, kiedy kończy się ekstremalny strach, zaczyna się sentyment nieco poprawiać, tak samo zaczynają poprawiać się prognozy. I zauważcie, że w zaledwie kilkanaście godzin na rynku pojawia się mnóstwo prognoz, które są propagowane przez wielu inwestorów. Jedni uważają, że przed nami kolejna korekta do 52 000 dolarów, a jeszcze inni zaznaczają, że jesteśmy na idealnej ścieżce do tego, aby wybić kolejne ATH jeszcze w tym roku. Pytanie, kto ma rację? Nie kto ma rację moim zdaniem, a co ma rację, a rację ma płynność, ponieważ finalnie na rynku płynność się tylko liczy i to między innymi w dzisiejszym materiale będę chciał Wam pokazać i udowodnić. Więc jeżeli jesteście ciekawi newsów z rynku kryptowalut, oglądajcie do końca. Natomiast jeżeli rozumiesz, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę i lecimy z tematem. Jeżeli stawiasz swoje pierwsze kroki na rynku kryptowalut, wpadnij na kryptomisja.pl, zajrzyj na zakładkę darmowe szkolenia, gdzie znajdziesz poukładane wszystko od A do Z. Natomiast jeżeli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku kryptowalut, koniecznie subskrybuj. A teraz lecimy do wiadomości, tych nie brakuje, ale także mam dla Was dzisiaj dość ciekawą analizę, która moim zdaniem da Wam do myślenia. Zaczynamy na szybko od CoinGecko. Cena BTC 58 800 dolarów w momencie nagrywania tego wideo. Tu jednak widzimy, że cena waha się w okolicach 58-62 000 w ciągu ostatnich kilku dni. A jeżeli spojrzymy na Ethereum, po ostatnich spadkach do poziomu 2100 dolarów, zauważcie, że Ether dość szybko odreagowuje i mamy około 2600 dolarów, więc zdecydowanie dip na Bitcoinie, na Etherze oraz na większości altcoinów został skupiony. Pytanie jednak, co dalej? O tyle, o ile myślę, że większość osób się zgodzi, że w krótkim terminie nikt nie ma zielonego pojęcia, co się wydarzy. Z jednej strony mamy potwierdzenie właśnie w tego typu predykcjach, gdzie część rynku uważa, że zmierzamy po kolejne ATH, a inna część rynku niczym flaga na wietrze, w zależności od tego, jaki mamy sentyment, także zmienia swoje postrzegania co do krótkoterminowych wycen. Natomiast dlaczego jest to tak trudne do przewidzenia? Ano dlatego, co ma miejsce w światowych gospodarkach. I tak na początek warto zwrócić uwagę na to, co wydarzy się dziś oraz jutro w Stanach Zjednoczonych, ponieważ będziemy mieli wyniki PPI oraz CPI, które będą się przekładać na kolejne decyzje Fedu. A jeżeli mówimy o decyzjach Fedu, zauważcie, że rynek także jest mega podzielony, ponieważ 50% inwestorów uważa, że będziemy mieli pierwszą obniżkę o 25 punktów bazowych, natomiast druga połowa rynku uważa, że będziemy mieli zjazd o 50 punktów bazowych. Pytanie, co się wydarzy, to tylko i wyłącznie wie Jerome Powell i ekipa. Co jednak zrobi faktycznie Jerome Powell, dowiemy się 18 września, chyba że wcześniej będzie jakiś emergency meeting. Jeżeli spojrzymy na spotkanie listopadowe, tutaj zdecydowana większość rynku uważa, że pójdziemy dalej z obniżkami i tak samo jeżeli chodzi o grudzień, tutaj większość rynku uważa, że będziemy zdecydowanie niżej niż dziś. Jak jednak będzie, zobaczymy. Rynek cały czas spekuluje w oparciu o dane, które napływają. I chociażby patrząc na dane z rynków światowych, jeżeli spojrzymy na Nikkei, czyli mamy giełdę japońską, która to właśnie spowodowała ostatnie spadki na rynkach tradycyjnych oraz na rynku kryptowalut. Mieliśmy najgorszy dzień na giełdzie japońskiej od 37 lat. O tym rozmawialiśmy tydzień temu. Natomiast JP Morgan uważa, że 3/4 tak zwanego carry trade, który spowodował właśnie te spadki, został z rynku już zdjęty. Czyli to ciśnienie podażowe w 75% z rynku zniknęło według JP Morgana. Natomiast jako że na obecną chwilę w Japonii trwają podwyżki stóp procentowych, sytuacja cały czas jest dość niepewna. I na szybko, w prostych słowach, czym jest carry trade i dlaczego było to tak istotne? Ano, jak wiecie lub być może nie wiecie, w Japonii mieliśmy bardzo niskie stopy procentowe, co powodowało, że pożyczanie jena było tanie, co oczywiście inwestorzy chętnie robili. Natomiast za te pożyczone jeny zaczęli skupować aktywa. Problem się pojawia w momencie, kiedy zaczynają stopy procentowe rosnąć. Dlaczego? Ponieważ oprocentowanie tego długu zaczyna się zwiększać, co oczywiście powoduje, że potrzeba więcej kapitału, aby spłacić ten dług. Co robią wtedy inwestorzy? Oczywiście dalej zaczynają skupować jena, to powoduje, że jen jest droższy i ta obsługa długu jest coraz droższa dla coraz większej ilości inwestorów. Ta z kolei sytuacja doprowadziła do tak zwanego short squeeze'a i inwestorzy byli zmuszeni, aby globalnie wyprzedać swoje aktywa, co doświadczyliśmy dokładnie tydzień temu i poniekąd zarysował nam się jeden z bardziej historycznych dni na rynkach tradycyjnych, ale nie tylko, ponieważ mam dla Was także dane z rynku kryptowalut, które także pokazują, że był to czas dość ciekawy dla rynku krypto. Natomiast wracając jeszcze na chwilę na rynki tradycyjne, mamy spadek na dolarze, jako że rynek szykuje się na obniżki stóp procentowych, to jednak w połączeniu z tym, co się dzieje na jenie, zauważcie, jak wartość jena wystrzeliła. Tak naprawdę wciąż inwestorzy do końca nie są pewni, czy przypadkiem nie będziemy mieli dalszych właśnie kaskadowych takich likwidacji, kaskadowych wyprzedaży, jakie miały miejsce tydzień temu. Według JP Morgana 75% niebezpieczeństwa za nami. Mam nadzieję, że rozumiecie, że te wszystkie dane, które ujrzą światło dzienne, chociażby dziś lub jutro w Stanach Zjednoczonych lub kolejne decyzje, które będą miały miejsce na przestrzeni zaledwie kolejnych tygodni, sprawiają, że absolutnie nie możemy przewidzieć tego, co w krótkim terminie się wydarzy. W długim jednak terminie uważam, że warto zwrócić uwagę na płynność. Do tego jednak za chwilę. Najpierw ciekawe dane, które obiecałem z rynku kryptowalut i taką jest zdecydowanie ruch ulicy. W tym przypadku za ulicę uważamy inwestorów niekoniecznie nowych, ale inwestorów, którzy obracają małym kapitałem od 0 do 10 tysięcy dolarów. I tutaj mamy, zauważcie, dość niski poziom, mówiąc delikatnie. Mamy najmniejsze zainteresowanie wśród detalistów, ponieważ zdecydowanie osoby, które obracają na co dzień małym kapitałem, możemy uznać za tak zwanych detalistów lub inaczej za ulicę. Tutaj jednak mała dygresja. Ulicą mogą być także instytucje, ponieważ widzieliśmy to w przeszłości, bardzo często właśnie tak się zachowują, ponieważ także potrafią złapać gigantyczne FOMO. Tutaj jednak chodzi nam o pewną powtarzalność. Zauważcie, że na obecną chwilę zainteresowanie wśród detalistów bezpośrednio korelowało z tym, jak zachowuje się także cena Bitcoina. I tak, kiedy mamy większe zainteresowanie wśród detalistów, wśród małych inwestorów, wtedy zazwyczaj hossa się rozkręca. Tutaj jednak mamy jeszcze jeden wniosek. W momencie, kiedy detaliści interesują się najmniej rynkiem kryptowalut, praktycznie za każdym razem mieliśmy lokalne dołki. Czy tak będzie tym razem? Zobaczymy. Moim zdaniem wykres zdecydowanie do śledzenia. Kolejnym wykresem, który uzupełnia te dane, są wolumeny z giełd, wolumeny na Bitcoinie. I tak zauważcie na największych giełdach, to jest znów mała dygresja, zauważcie, że nie ma tutaj giełdy Binance. Czasami mamy sprawy takie wewnątrzpolityczne także na rynku kryptowalut, ponieważ zdecydowanie nikt tutaj nie chciał, aby pokazać, że giełda Binance rynek wciąż dominuje. Natomiast pomijając Binance, tam dane są bardzo podobne. Zauważcie, że wolumeny na giełdach są zdecydowanie bardzo duże, podczas gdy wolumeny najmniejszych graczy są bardzo małe. Wnioski są bardzo proste. W tym momencie na rynku mamy zdecydowanie graczy z bardzo dużymi portfelami. Natomiast jako ciekawostka, podczas ostatnich spadków inwestorzy stracili na samym Bitcoinie 1,38 miliarda dolarów, co oznacza, że sprzedali swoje Bitcoiny, akceptując sumarycznie taką właśnie stratę na swoim portfolio. I wiedz, że w przeciągu całej historii BTC było tylko 13 dni, które miały większe straty. I nawet, co dość myślę też ciekawe i ważne, krach covidowy z roku 2020 nie spowodował tak dużej panicznej wyprzedaży. To jednak tego typu wyprzedaże, co zdecydowanie warto podkreślić, bardzo często są nie tylko zdarzeniami kapitulacyjnymi, ale także wyznaczają nam poziom potencjalnego dna. I tak w HOS-ie nie zdarzało się, że tego typu wyprzedaże powodowały dalsze spadki cen. Tutaj widzimy zdecydowanie, że te poziomy w okolicach $50 000 są to poziomy, gdzie gigantyczny kapitał na rynek wpłynął, ponieważ ten dip został odkupiony bardzo, bardzo szybko. Jeżeli spojrzymy na cenę samego BTC, wejdziemy sobie na interwał dobowy. Zauważcie, że z $48 000 na $63 000 powędrowaliśmy w zaledwie 3 doby. Dobre czy dobre. Z drugiej jednak strony takie kapitulacje, jeżeli miały miejsce w BES-ie, owszem, później niższe wyceny miały jeszcze miejsce. Więc pytanie, czy faktycznie uważasz, że jesteśmy w BES-ie, czy w HOS-ie? Więc interpretację tych wykresów oczywiście zostawiam także Wam, aby każdy z Was przefiltrował to dla siebie. Moim zdaniem te wszystkie wskaźniki pokazują nam, owszem, obecną sytuację na rynku krypto. Pokazują nam pewną perspektywę oraz kontekst. Natomiast to, co finalnie liczy się najbardziej, jest to płynność. I dlaczego do tych wykresów wracamy tak często? Ano dlatego, że płynność historycznie jest cykliczna, równie cykliczna jak wyceny na rynkach. Mamy tutaj nie tylko korelację, ale moim zdaniem powód spadków oraz wzrostów. I tak wiedz, że ostatni dołek płynnościowy mieliśmy w okolicach października roku 2022, a te cykle są mniej więcej 5-6-letnie, co także pokrywa nam się z hossami oraz BES-ami na rynku kryptowalut. Aby nadać Wam nieco szerszej perspektywy, najpierw szybka informacja, jak ma się sytuacja z płynnością z ostatniego tygodnia. Otóż po raz kolejny tygodniowy wzrost płynności 3-miesięczny w ujęciu rocznym mamy wzrost rzędu 14,3%. Jest to jeden z najwyższych wyników w tym roku, jeżeli chodzi o wzrosty właśnie 3-miesięczne w ujęciu rocznym. Natomiast w ujęciu rocznym oznacza to tyle, że jeżeli te ostatnie 3 miesiące wzrostów utrzymają się w perspektywie całego roku, dokładnie będziemy mieli 14,3%. Natomiast jeżeli szukamy procentowej zmiany 12-miesięcznej, jest to wykres pomarańczowy i tutaj także wybijamy kolejną lokalną górkę. Więc widzimy, że płynność na rynku się pojawia. Ostatnio na moim Exie, jeżeli jeszcze nie obserwujecie, koniecznie to zróbcie. Na moim Exie pokazałem Wam tabelkę, która pokazuje, jak wygląda płynność na poszczególnych kontach poszczególnych banków centralnych. I zdecydowanie widzimy, że ta zmiana nastawienia na jednak luzowanie systemu cały czas trwa i to trwa globalnie. I dlaczego to jest aż tak bardzo istotne? Ano dlatego, że jeżeli spojrzymy, jak miała się sytuacja w przeszłości, nałożymy to na to, co dzieje się na rynku kryptowalut, płyną z tego dość ciekawe wnioski. Na początek zauważcie, mamy tutaj tą czarną linię, czyli już wiecie, że jest to zmiana procentowa 3-miesięczna w ujęciu rocznym. I tak, tutaj mieliśmy dołek przed rokiem 2015, to jednak w okolicach 6 miesięcy po zaliczeniu tego dołka mieliśmy dołek płynnościowy, jeżeli chodzi o zmianę procentową w ujęciu 12-miesięcznym, co też pokrywało nam się mniej więcej z tym, co dzieje się na rynku krypto. Ponieważ jeżeli spojrzymy na BLX, czyli jest taki wskaźnik na Trading View, który sięga najdalej pamięcią, jeżeli chodzi o wyceny BTC, to zauważycie, że dołek w BES-ie w roku 2015 miał miejsce w styczniu roku właśnie 2015. I jeżeli nałożymy na ten wykres wszystkie dołki, jakie mieliśmy na Bitcoinie, czyli styczeń roku 2015, następnie grudzień roku 2018, mniej więcej tutaj, oraz także listopad roku 2023, to zauważymy coś ciekawego. Wskaźnik płynności, wskaźnik tygodniowej zmiany płynności, tutaj mamy zmiana procentowa 3-miesięczna w ujęciu rocznym, zazwyczaj działa z około 5-6-miesięcznym wyprzedzeniem i dopiero później rynki doganiają tę płynność. Jeżeli chodzi o zmianę 12-miesięczną, mamy tutaj oczywiście większe interwały i ten wskaźnik działa z niejakim opóźnieniem. Dlatego moim zdaniem ten wskaźnik jest na tyle ciekawy i warto go obserwować w tym momencie, ponieważ zauważcie, mamy w tym momencie rozkręcającą się płynność, a rynki póki co jeszcze porządnie nie odreagowały. Jeżeli spojrzymy na korelację pomiędzy ponad 1000 różnych spółek a globalną płynnością, nie ma żadnej wątpliwości, że tutaj mamy bezpośrednią zależność. Idziemy dalej, mamy Bitcoin i globalna płynność, także nie ma płynności, nie ma wzrostów, jest płynność, są wzrosty, czy też chociażby rynek złota, który także z płynnością bezpośrednio koreluje. Przypadek? Nie sądzę. I tym samym płynność jest to coś, co zdecydowanie dla siebie powinniśmy dalej obserwować. A ta płynność, patrząc na zmiany tygodniowe, ma się naprawdę bardzo dobrze. I znów nie oznacza to, że już tylko i wyłącznie w górę. Jak wiecie, w krótkim terminie absolutnie wydarzyć się może wszystko, jest wiele różnych zmiennych, to jednak pomimo tego, że wcześniej też mieliśmy przeróżne sytuacje, zaczynając chociażby od sytuacji covidowej, jeżeli chodzi o krach w marcu roku 2020, czy też kończąc na upadku FTX-a, Celsiusa, Luny oraz innych wydarzeń wewnątrz rynku kryptowalut. Pomimo tych wszystkich wydarzeń w krótkim terminie, jakimś cudem, tak czy siak, Bitcoin rynki podążają za płynnością w terminie nieco dłuższym. Więc jeżeli jesteś traderem, super, fajnie, mamy tutaj gigantyczną zmienność. Ta zmienność w kilku kolejnych dniach prawdopodobnie będzie ponownie gigantyczna, więc jeżeli jesteś dobry, jest to oczywiście okazja dla osób, które są na tym rynku w tę grę najlepsze. Natomiast jeżeli jesteś hodlerem i inwestorem, myślę, że te wiadomości, te informacje pozwolą tobie spać nieco spokojniej, ponieważ wygląda na to, że płynność ma się dobrze i jest wielce prawdopodobne, że ta sytuacja póki co się jeszcze utrzyma, co znów w kolejnych kwartałach przełoży się na dość ciekawą sytuację dla BTC oraz dla altcoinów. Natomiast także prawdą jest, że nie wiemy tego, czego nie wiemy, co oznacza w prostych słowach, że zawsze gdzieś na rynku czyha gruby, tłusty, czarny łabędź. Jednak tak długo, jak ten łabędź nie będzie na tyle duży, jak chociażby wybuch kolejnej wojny światowej, czy też jakiejś globalnej pandemii, jest wysoce prawdopodobne, że jednak wszystko ponownie się powtórzy, ponieważ tak właśnie system jest ten zbudowany. Przechodzimy jednak do wiadomości i danych bezpośrednio z rynku krypto. Na początek ETF-y na Bitcoinie. Poprzedni tydzień był w kratkę. Mieliśmy dość spore wypływy, później dość spore wpływy i pierwszy dzień obecnego tygodnia mamy delikatnie na plus. Jednak jedną instytucją, która nie przerywa zakupów, jest cały czas BlackRock. Jeżeli chodzi o Grayscale, tutaj wyprzedaże się uspokoiły, mamy kilkadziesiąt, uśredniając, kilkadziesiąt milionów dolarów dziennie wypływów, co zdaje się, że już niczym strasznym dla rynku kryptowalut nie jest. Natomiast jeżeli spojrzymy na ETF-y na Ethereum, tutaj także mamy sytuację w kratkę. To jednak dzień historyczny, ponieważ na Grayscale odnotowaliśmy wczoraj pierwsze zero, co oznacza, że wczoraj inwestorzy się wstrzymali z jakimikolwiek wyprzedażami. Czy to jest trend, który się teraz utrzyma, tego nie wiadomo. To jednak od początku, kiedy pojawiły się ETF-y na Ethereum, zauważcie, że te wyprzedaże były coraz mniejsze, doszliśmy do zera, więc jest wielce prawdopodobne, że kolejne wyprzedaże raczej już nie wrócą do tych gigantycznych z początku, kiedy ETF-y startowały. Mówiąc o wydarzeniach krótkoterminowych, wciąż warto mieć na uwadze wybory w Stanach Zjednoczonych. I tutaj ciekawostką jest to, że jeszcze niedawno po zamachu na Trumpa miał on według ankietowanych, właściwie tutaj nie mówimy o ankietowanych, tylko o osobach, które betują prawdziwe pieniądze, które stawiają prawdziwe pieniądze na to, kto faktycznie kampanię wygra. Jeszcze niedawno ponad 70% na Trumpa, w tym momencie Kamala Harris nad Trumpem wygrywa. Jest oczywiście ku temu kilka powodów. Jednym z tych powodów jest to, że Google bardzo mocno obcina Trumpowi zasięgi i oczywiście tym samym ingeruje w wybory. Jak jednak będzie, zobaczymy. Z jednej strony w zależności od tego, kto ankiety przeprowadza, ponieważ często jest tak, dobrze wiemy o tym z naszego podwórka, są przez różne partie prowadzone różne sondaże, różne ankiety i czy są one wiarygodne? Moim zdaniem wszystko z przymrużeniem oka. Tutaj jednak stawiane są prawdziwe pieniądze i spora część rynku uważa, że jest to dużo lepszy wskaźnik niż po prostu zwykłe ankiety przeprowadzone dość jednostronnie na oczywiście partii, która daną ankietę przeprowadza. Jak jednak będzie, zobaczymy. Póki co Trump traci, co jak wiecie znów w krótkim terminie niekoniecznie będzie dobre dla rynku kryptowalut, ponieważ Trump w ciągu ostatnich tygodni naprawdę pokazał, że jest pro-kryptowalutowy. Tutaj jednak Kamala Harris nie chce zostać w tyle. Jej partia także odpala kampanię Crypto for Harris, czyli widzimy, że wciąż kryptowaluty stanowią ważną część tej kampanii. Natomiast wczoraj na X-ie miał miejsce stream z udziałem Ilona Muska oraz Donalda Trumpa, gdzie rozmawiano o wielu sprawach politycznych i nie tylko. Natomiast warto mieć na uwadze, że Elon Musk wspiera Trumpa nie tylko tego typu wystąpieniem, ale także finansowo, ponieważ oficjalnie łoży na jego kampanię. To jednak tutaj od razu CNN wyciąga 20 faktów, które zostały przez Trumpa zakrzywione, więc znów widzimy nie tylko w Polsce, ale także w Stanach, że ten, kto kontroluje media, ten kontroluje narrację. Dlatego właśnie słuchając jakichkolwiek informacji z mediów głównego ścieku, naprawdę warto brać wszystko z przymrużeniem oka i wszystko podzielić na 4. Natomiast idąc dalej, mamy kolejne zwycięstwo na rynku kryptowalut, zwycięstwo altcoinów, dokładnie rzecz biorąc zwycięstwo Ripple'a nad SEC. Oczywiście w tej sprawie SEC żądał $2 miliardów kary dla Ripple'a za sprzedawanie Ripple'a XRP jako papierów wartościowych i o tyle, o ile sąd faktycznie uznał, że początkowe wyprzedaże XRP podczas ICO instytucjom była to sprzedaż papierów wartościowych i za to ukarał Ripple'a karą $125 milionów, to jednak obecny handel XRP na giełdach nie jest absolutnie powiązany z prawem o papierach wartościowych, co oczywiście wskazuje na to, że Ripple, jak i wiele altcoinów, papierami wartościowymi nie są. Tutaj jednak wciąż oczywiście mogą pojawić się apelacje, to jednak znów dość duże zwycięstwo dla XRP. Mieliśmy od razu kilkunastoprocentowe wzrosty po tej informacji. Na tę jednak chwilę cena XRP się uspokoiła. Lecimy dalej. Marathon Digital, czyli firma zajmująca się wydobywaniem bitcoinów, chce pozyskać $250 milionów na to, aby kupić bitcoina, czyli idą dokładnie tym samym torem, którym idzie MicroStrategy. Jak wiecie lub być może nie wiecie, MicroStrategy owszem jest największą firmą, która przyjęła tak zwany Bitcoin Strategy, to jednak jest coraz więcej firm, które w mniejszym lub większym stopniu zaczynają MicroStrategy kopiować. I Marathon, tutaj mówiąc o $250 milionach, jest to zakup zdecydowanie znaczący. Idąc dalej, rynek stablecoinów w Europie ma się dość dobrze po wprowadzeniu regulacji MiCA. Oczywiście one w pełni wejdą na koniec tego roku, to jednak wygląda na to, że rynek stabli w Europie będzie miał się dużo lepiej. Według analityków na obecną chwilę mamy około $300 milionów w stablecoinach opartych o euro, jednak uważa się, że ten rynek wart jest $30 miliardów, czyli 100 razy więcej niż dziś. I ta luka będzie prawdopodobnie uzupełniona w kolejnych latach. A więcej stablecoinów na rynku, to co widzieliśmy w przeszłości, równa się większe wyceny na rynku krypto, ponieważ chodzi tutaj o większą płynność. Zauważcie, tak samo jeżeli spojrzymy na USDC, po ostatnich sukcesach w Europie, ponieważ USDC dostał zielone światło od MiCA, także tutaj wykres idzie w kierunku północnym. To jednak pomimo tego, że Tether, co prawda w Europie jeszcze, moim zdaniem jeszcze nie uzyskał tej licencji, to finalnie ją uzyska, natomiast nawet bez samej Europy tutaj cały czas ilość Tethera w obiegu zwiększa się znacząco i na obecną chwilę kapitalizacja rynkowa dochodzi już do $116 miliardów, a jest to na tyle istotne, że jest bezpośrednia korelacja pomiędzy tym, co dzieje się na rynku stablecoinów, ich ilości, a tym, co dzieje się na wykresach w dłuższym terminie. Lecimy dalej, nie żeby było super fajnie kolorowo, oczywiście są dwie zawsze strony medalu, krótko i długoterminowo. Tutaj Celsius pozywa Tethera, ponieważ kiedyś Tether pożyczył Celsiusowi pieniądze pod zastaw bitcoinów. Niestety, kiedy cena bitcoina zaczęła iść w dół, ta pozycja została zlikwidowana, aby te długi pokryć. Celsius uważa, że nie dostali wystarczającej szansy, wystarczającego czasu, aby dołożyć nieco do tego zastawu, aby ich bitcoiny nie były zlikwidowane i tym samym żądają, aby odzyskać kilkadziesiąt tysięcy bitcoinów od Tethera. Więc znów, jeżeli sędzia jakimś cudem uzna, że Celsius ma tutaj rację, na rynku pojawią się bitcoiny, które zdecydowanie przyczynią się ponownie do krótkoterminowych wyprzedaży, ponieważ Celsius wciąż jest winny dość sporo pieniędzy swoim klientom. Lecimy dalej. Mamy informację o Tethera, który broni się tym, że ich zdaniem absolutnie tutaj nie zawinili, zrobili wszystko zgodnie z kontraktem, to jednak sąd ustali, kto tutaj ma rację. Three Arrows Capital, czyli kolejna firma, która upadła w momencie, kiedy upadał Celsius, FTX, Luna, także pozywają Lunę tym razem o 1,3 miliarda dolarów właśnie z tamtych czasów. I tutaj winę za straty poniesione firmie w całości chcą przerzucić właśnie na Terraform Labs, czyli na firmę, która stoi za Luną, a właściwie która za Luną stała. Więc znów kolejna sytuacja, która może doprowadzić do dość ciekawych przetasowań na rynku kryptowalut, jeżeli chodzi o aktywa. Idąc dalej, jeszcze jedna pozytywna informacja. Franklin Templeton dokłada Arbitrum jako kolejny łańcuch, na którym pojawia się stokenizowany fundusz. Wcześniej ten fundusz istniał już na Poligonie oraz Stellarze. Tutaj Arbitrum pojawia się jako łańcuch numer 3. Więc widzimy takie kropeczki, które pokazują nam, że jeżeli chodzi o adopcję rynku kryptowalut, widzimy, że zdecydowanie wszystko zmierza w dość dobrym kierunku. W kierunku nie tylko globalnej adopcji, ale po prostu dalszej, rozkręcającej się HOSy. Więc jeżeli jesteś osobą, która dopiero stawia swoje pierwsze kroki na rynku kryptowalut, koniecznie obejrzyj ten materiał, który pomoże Tobie postawić te kroki z głową. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!